Hej, przychodzę do Was z ulubieńcami miesiąca styczeń. Wiem, nie było ulubieńców grudnia. Przez chwilę myślałam... Kłaczek. Przez chwilę myślałam, żeby nagrać ulubieńców grudnia i stycznia, ale tego by było za wiele. Ja nie lubię tak z przeszłości filmów nagrywać, wiecie, z dalekiej przeszłości. Postawiłam jednak na nagrywanie tych filmów z zeszłego miesiąca. I tyle, także musicie mi wybaczyć brak ulubieńców grudniowych, ale no czasami tak bywa, miałam długą przerwę w nagrywaniu, ale teraz już jestem i przejdźmy do ulubieńców stycznia i zaczniemy od pielęgnacji, tak mi się wydaje, jak zwykle. No a skoro pielęgnacja, to zacznijmy może od włosów, butelka wygląda już źle, ale stoi bardzo długo pod moim prysznicem i jest to szampon, do którego ja wróciłam. To już jest moja trzecia butelka. Bardzo, bardzo lubię tę serię Pure Detox, tą micelarną. O matko, ochlapałam się. Ja mam dzisiaj dzień w top po prostu, no nic. Ja bardzo lubię tą serię micelarną, to już jest któreś opakowanie z kolei, także bardzo lubię, on fajnie oczyszcza włosy, jest lekki, nie podrażnia, nie przesusza, naprawdę świetny produkt, przynajmniej do moich włosów. No i skoro już jesteśmy przy tych włosach, to przejdźmy do wcierki. W końcu udaje mi się nakładać wcierkę minimum 2 razy w tygodniu. To jest eureka, to jest szok i jak możecie zobaczyć, spójrzcie tylko. To wszystko tutaj, oto, to są moje baby hairy, takie super świeżutkie. A najlepsze jest to, że ja mam taki odrost, a byłam u fryzjera 3 tygodnie temu, a ja mam taki odrost już. Także ja się bardzo z tego cieszę oczywiście, ale ostatnio tutaj jak rano tylko rozkresałam włosy, to mi taki ślimak stał, także... Dobrze, że rosną, więc pokazuję Wam, czyja to jest zasługa. To jest Banfi High Shesh i to jest ta standardowa, ta z chrzanem i gorczycą. Mam jeszcze taką biało-zieloną. Tamtą ludzie mniej polecają, ale ja ją też bardzo lubię. I nie wiem, o co chodzi. Ludzie mówią, że ta wcierka paskudnie śmierdzi i tak dalej. Ja powiem Wam, że uwielbiam ten zapach. Nie wiem, o co chodzi, ale ja nawet lubię go wyczuwać gdzieś tam po umyciu nawet, naprawdę. No i polecam, polecam, no fajnie rosną po niej włosy i tego oczekuję od niej i ona to spełnia. I to by było na wszystko z pielęgnacji. I to by było na tyle z pielęgnacji do włosów. Przejdźmy do pielęgnacji twarzy, zacznijmy od toników. I oczywiście klasyk gatunku, czyli mój ukochany tonik. Tym razem w wersji półlitrowej, której nie skończę nigdy. Pixie Glow Tonic, personalizowany, uwielbiam takie produkty. No jak widzicie, no ja go zużyłam aż tyle już, więc jak na ten tonik to jest bardzo dużo. Uwielbiam, delikatne złuszczanie, on naprawdę działa z moją cerą cuda, pozbywa się wszelkich dziwnych zmian, także ja Wam serdecznie polecam, to jest najlepszy glow tonik, jaki miałam. Co Wam więcej mogę powiedzieć? Ja go używam chyba od 2 lat i jestem nadal zachwycona. Ale mam też tutaj standard. Mam też tutaj nowość, stosunkowo nowość. Jest to Bielenda. Bielenda Acid Booster Skin Renew. I to jest seria, którą możecie kupić w Rossmanie. Jest to kwas z tonikami. Ładnie. Jest to tonik z kwasami PHA 3%. Te kwasy PHA, czyli te polihydro acid, one są naprawdę delikatne, ale naprawdę też świetnie sobie radzi ze wszystkim na cerze. Ja go uwielbiam. On zawiera też trehalozę i niacynamid, więc on łączy po prostu w sobie wszystko, łącznie z nawilżaniem dość głębokim. I on jest przeznaczony nie tylko do cery, nie wiem, tłustej, ja mam suchą. On jest przeznaczony do cery nadwrażliwej, naczynkowej, z problemami. Naprawdę każdy z Was może go używać, spróbujcie sobie. Ja go serdecznie polecam, używam go, odkąd wyszedł tak naprawdę. Kiedy to było? W grudniu? W listopadzie? Nie pamiętam. Ale od tamtej pory go używam i naprawdę jest wydajny, bardzo, bardzo dobry produkt. Musicie go dostać bardzo często na promocjach w Rossmanie, także... ja nic nie mówię, tylko sugeruję delikatnie i z tej samej serii również Skin Renew Acid Booster. Mam żelowy peeling z kwasami AHA i PHA 9%.
I to jest rzeczywiście taki leciutki żelik i on wyparł mój ukochany peeling enzymatyczny stołpy. Także on naprawdę działa cuda, nie podrażnia przede wszystkim i pięknie sobie ze wszystkim radzi. Naprawdę skóra jest tak oczyszczona. Tak świetnie o tą skórę dba, że ja po prostu teraz będę tylko do niego wracała i również bardzo często możecie go kupić na promocjach w Rossmanie właśnie. No i skoro jesteśmy przy produktach Bielendy, to pokażę Wam jeszcze kremik. I jest to ekskluzywny krem przeciwzmarszczkowy z kompleksem peptydów. ProAge Expert. Nie wiem, o co chodzi z tym, że mi wszystko leci. ProAge Expert. Ja bardzo uwielbiam te wszystkie produkty Supreme Lab. To jest naprawdę wysoka jakość, dostępna dla każdego. Super, super nawilża, jest lekki, ładnie, delikatnie pachnie. I naprawdę jak rano wstaniecie, używając go na noc, buzia jest taka sprężysta, odżywiona, mięciutka, nawilżona. Bajka po prostu. I jeszcze jeden krem, który Wam chciałabym polecić, to jest już coś bardzo profesjonalnego, ale też drogiego. To jest drogi krem i jest to krem marki Dr. Nie wiem, czy to tak się czyta. Tak wygląda ta marka. Jest to NMF Express. Wiecie, że ja kompleks NMF uwielbiam. Albo może nie wiecie. Ale ten krem, jak macie taką mocno, mocno, mocno przesuszoną skórę, to on po prostu naprawi Wam wszystko w mgnieniu oka. I co najlepsze, ja się obawiałam, że skoro on jest taki naprawdę odżywczy, nawilżający, będzie tłusty, nie będzie nadawał się pod makijaż, a nic bardziej mylnego. Ten krem, on wręcz robi cerę matową. Ma świetne opakowanie. Pokażę Wam to. Chociaż tym opakowaniem kiedyś sobie tutaj rękę aż rozwaliłam, miałam takiego krwiaka. Mam nadzieję, że Wy to zobaczycie. On jest turbo leciutki. On się wchłonął. I on zostawia tą skórę dosłownie matową, ale bez uczucia żadnego ściągnięcia. W ogóle świetnie pachnie. Bez uczucia ściągnięcia, bez żadnego takiego obklejenia tej skóry. On się po prostu wchłania i działa. I jest rewelacyjny pod makijaż. Czuć, że on jest bogaty, jest taki naprawdę ekstra, ale naprawdę nadaje się na dzień, na noc, po prostu jak macie ochotę go używać. Jeżeli ktoś jest bardziej wkręcony w pielęgnację, to on ma pH bodajże 5,5. No i co mam więcej Wam powiedzieć? Chyba to tyle. Myślę, że nagram na jego temat film, bo chciałabym zwrócić Wam uwagę na sklep, z którego on pochodzi, plus na markę, także czekajcie. I jeszcze jeden kremik, już coś lżejszego, ale równie działającego i z polskiej marki, która jest marką stosunkowo dostępną dla każdego. I jest to Bartos Ruby Wine, krem rozjaśniający ze śliwką kakadu, czyli źródłem witaminy C po prostu. Kwasem hialuronowym, mikrokląsteczkowym oraz wyciągiem z liści czerwonego wina. I ja tak na początku, ma świetne opakowanie w ogóle. Tu naciskacie i on po prostu wypływa, zgarniacie wszystko i koniec. Nie musicie grzebać palcami w nim. Uwielbiam takie opakowania. Pięknie w ogóle wygląda. I muszę Wam powiedzieć, że na początku myślałam, że on będzie zbyt delikatny dla mnie i tak dalej, ale on naprawdę działa. Widać delikatną poprawę w cerze. Ja go używam już dość długo, bo używam go od grudnia. I naprawdę sprawdza się świetnie, fajnie nawilża, jest lekki, ale działa, właśnie o to chodzi, że nie jest jakiś taki przedłuszczający. Bardzo, bardzo fajny kremik. Zainteresujcie się tą marką, bo mam Wam do pokazania jeszcze jeden rewelacyjny produkt z tej marki. No i skoro już się wygadałam, to już Wam pokażę. Jest to Million Stars, pianka do mycia twarzy z wodą kwiatową z buławatka, sokiem z aloesu oraz wyciągiem z gipsówki wiechowatej. Tak wygląda. Pompeczka standard, bardzo wydajna jest ta pianka, ona stoi u mnie pod prysznicem też chyba od grudnia i powiem Wam, że jest rewelacyjna, świetnie. Nie wiem, czy Wy już wiecie, ale ja wchodzę w takiej wersji pod prysznic, zmywam sobie wstępnie makijaż pianką, później po prysznicu płyn micelarny, a na koniec kolejny raz mycie, na przykład olejkiem, pianką, kto co woli.
I powiem Wam, że ona rozpuszcza naprawdę 90% makijażu. Jedyny problem, z jakim ostatnio się zmaga, to z moim ulubionym tuszem, który Wam zaraz pokażę, ale generalnie to wszystkie produkty mają z nim problem, więc nie osądzam jej o to, ale naprawdę ta pianka jest świetna, delikatna, nie podrażnia oczu. Tyle. Bardzo fajnie domywa i oczyszcza. Jeżeli lubicie pianki, to ja Wam serdecznie polecam, a Wy polećcie mi swoje ulubione pianki. A ja tymczasem przechodzę już chyba do ostatniego produktu pielęgnacyjnego i jest to nic innego jak MediHeal ampułki. To są te masking ampułki. Spójrzcie, to jest w kształcie takiej strzykawki. Tutaj strzepujecie sobie ten produkt do końca, odkręcacie i on Wam się sączy. Wytrę sobie już tą kropelkę. I powiem Wam, że te ampułki są bardzo wydajne. One są dość drogie, bo za trzy takie ampułki 4 ml musicie zapłacić 70 zł. Jakiś inny kremik tu zapachniał. 70 zł, ale one są naprawdę wydajne i powiem Wam, że naprawdę działają. Są bardzo lekkie w swojej konsystencji. One są takie wodne wręcz. Kilka kropli nakładam na czoło, na policzki, na jeden, na drugi. Wsmarowuję. Często wsmarowuję to zamiast serum lub właśnie w okolicy serum. Także naprawdę, naprawdę działa. Ja mam cerę suchą, przypominam, i ona naprawdę nawilża. Później zamykam to oczywiście kremem, ale jeżeli szukacie czegoś bardzo lekkiego, a działającego, to jest koreański produkt, to serdecznie Wam polecam, żebyście się zainteresowały. Ja teraz mam jeszcze takie fioletowe, tylko nie pamiętam, na co one były. Standard. Przejdźmy dalej. Może zaczniemy w takim razie po kolei, tak jak wykonuję makijaż, czyli podkład. Moim ulubieńcem w tym miesiącu był oczywiście NAM Cosmetics i ja mam go w odcieniu 02 Naked. Uwielbiam, nawet dzisiaj mam go na twarzy. Świetny produkt dla kogoś, kto oczekuje blasku, takiego wewnętrznego blasku i pielęgnacji. Cudo po prostu. Następnie mamy puder. Nie, najpierw korektory. No właśnie, bo ja coś tak zawsze zapominam. Ostatnio miałam taką love-hate relację z tym korektorem z L'Oreala. Ja mam go w odcieniu 322, ale znowu ostatnimi czasy zaczął mi się powoli podobać. Kiedyś go uwielbiałam, ale coś się wydarzyło, nie wiem dlaczego, to chyba moje trzecie opakowanie, że coś źle mi zaczął tutaj wyglądać pod oczami, ale przetrzymałam to i tak co chwilę do niego wracam. I dzisiaj mam go pod oczami i naprawdę sprawdził się ok, ale ostatnio namiętnie używam nowości z Vivo, Forever Better Skin. Wiecie, że uwielbiam podkład Forever Better Skin i teraz jest nowość korektor, ja mam go w odcieniu 1. Uważajcie, bo one ciemnieją. Ja sobie nałożyłam aplikatorem w drogerii 1 i 2, no i 2 to już była dla mnie pomarańczka totalna, dlatego nie bójcie się tych 1, pomimo że ona jest jasna. Fajnie kryje, ja go używam na dzień, nie obciąża, nie przesusza. I tyle, czego chcieć więcej. Zapomniałabym jeszcze przy podkładach, że ostatnio przez większość dni używam bardzo lekkiego podkładu. Właściwie kiedy idę do pracy, to zawsze go mam na sobie, bo ten znam jednak lepiej kryje. Jest to AA, ten Oxygen, podkład kryjąco-dotleniający Stokrzy Light Beige. Ja go bardzo lubię, to już jest moje któreś opakowanie, ale staram się już go zużyć, bo wiem, że go otworzyłam bardzo, bardzo dawno temu i tu już jest reszteczka, więc ja go zużyję, ale naprawdę nadal Wam go polecam. Tani, świetny, lekki, on może Wam zastąpić krem BB, bardzo fajny i fajnie też nawilża, także lećcie do drogerii. Kolejnymi produktami, jakie tu mam, to jest oczywiście konturowanie. Jak zwykle rozwalone opakowanie, czyli Rosy, jest to ten Apricot Sorbet z róż do policzków, taki rozświetlający, jednak ja bym to nazwała rozświetlaczem i różem. Rozświetlak kiedyś maltretowałam, teraz maltretuję cały czas róż, jest cudowny. Turbo Highlight, standard, klasyk, po prostu uwielbiam. To jest najpiękniejszy rozświetlacz, jaki ja miałam i mam nadzieję, że jeszcze będzie w sprzedaży kiedyś. No i My Secret Tropical Kiss. To jest cudo. To jest bronzer, którym Wy sobie nie zrobicie krzywdy. On jest, ma dwie wersje, taką chłodniejszą i cieplejszą, ale oba są bardzo neutralne, takie jakby to nazwać, satynowe, o właśnie. No, cudo po prostu. Uwielbiam, używam go już, ja go używam 1,5 roku. I on naprawdę nadal mi służy, także uwielbiam. To jest natura, tani produkt dla każdego.
I teraz może przejdźmy do oczu. Maltretowałam w tym miesiącu mega, ale to mega. Modern, renesans, Anastazja. Już wyrzuciłam nawet ten kartonik, jak widzicie, trochę mi się pobrudziła, ale no zobaczcie, jaka ona jest zużyta już. Uwielbiam, to jest jedna z fajniejszych palet, jakie miałam jakościowo. Ona się blenduje sama, moim zdaniem. Jak troszkę jeszcze ją zużyję, to zapoluję może na jakiejś promocji na Soft Glam, bo ta Soft Glam to jest taki typowo klasyczny zestaw cieni, który każda z Was powinna mieć w swojej kosmetyczce. No i przejdźmy może do brwi. Brwi. Niech ja to pozbieram, co ja tutaj mam. Oczywiście Mr. Stylist Brow Fixer Shape Master Delia. Świetny żel, tylko no jak widzicie, po przezroczyste opakowanie w tego typu żelach to nie jest dobry pomysł, bo on już wygląda strasznie. Uwielbiam też ten kolorowy. Rewelka. Po prostu ja ich mogę używać solo i naprawdę wyglądają świetnie. I właśnie o tym mówię, Brow Mascara w odcieniu brązowym, to jest ten kolorowy, on ma trochę już inną szczoteczkę, taką kulkowatą. No i powiem Wam, że ja jak robię taki super lekki makijaż właśnie z tym podkładem AA do pracy, to wyklasuję sobie tylko tak mocno brwi, żeby stały, właśnie tą maskarą i wychodzę. I nie przeszkadzają mi żadne dziury, nic. Jest świetny. I ostatni produkt, który poznałam niedawno, jest to Tattoo Brow z Maybelline. Kredka, która jest tak miękka. Ona jest tak mięciutka, ale w takim dobrym znaczeniu. Ona Wam nie zrobi takiej grudy, tylko ona po prostu się pięknie transferuje na skórę, na włoski. I fajna szczoteczka. Bardzo trwała w ogóle jest ta kredka, bo jak ona zastygnie, to jak przetrzecie palcami, to ona Wam nie zejdzie. Także serdecznie polecam. Ja mam w odcieniu chyba 0,3, ale odcień był na folii, więc nie wiem dokładnie. No i może teraz usta. Ostatnio uwielbiam po prostu błyszczyk ten powiększający Znam. Lip Booster, świetna sprawa, bardzo fajny, delikatny, ale na ten blask, jaki on zostawia, to jest magia. I coś, o co dostawałam mega dużo pytań po każdym filmie, w którym miałam na ustach tę pomadkę. Jest to Marionaut i to jest pomadka, którą dostałam, ona była w kalendarzu adwentowym w Rossmanie. Nie mam pojęcia, gdzie można ją kupić. Naprawdę, jak gdzieś znajdę, to Wam podeślę, ale nie mam pojęcia, nawet nie wiem, jak ona się nazywa, w sensie, jaki ma odcień. Ona nazywa się matowy lakier do ust, ale jaki ma odcień, nie mam pojęcia. Ona jest produkowana po prostu przez Rossmann. Także jeżeli gdzieś ją znajdę, to na pewno Wam rzucę i odkrycie po prostu życia. Tusz, który wygląda już brzydko, bo go wymazałam całego, jest to Sky High z Maybelline. To jest najlepszy tusz, jaki ja miałam. Nie wiem, jak ja mogłam żyć bez niego. Dzisiaj mam na rzęsach, mam jedną warstwę. To jest po prostu cudo. Nie wiem, jak Maybelline to zrobiło, ale ten tusz to jest cudo. Ja go uwielbiam, polecam każdemu i on teraz już jest na drogerii Ezebra, a niedługo ma wejść do Polski stacjonarnie, także serdecznie zachęcam do zakupów i przejrzyjcie sobie filmiki, co on robi z rzęsami. A swoją drogą ja taki filmik nagrałam na YouTube, więc Was tam odsyłam, żebyście sobie zobaczyły. I teraz gadżet, którego nie mogę Wam nie pokazać, pomimo że jest brudny, bo przed chwilą się malowałam, jest to gąbeczka z Eveline. Żeby Was nie skłamać, ja mam ją pół roku. Używam codziennie. Używam codziennie, myję, piorę, nie oszczędzam jej zupełnie, a ona jest w takim stanie. Ona jest po prostu idealna. Uwielbiam, to jest najlepsza gąbeczka, jaką miałam zdecydowanie. Jest tak mięciutka. Polecam Wam serdecznie. I zapachy na sam koniec. Zapachy, których najczęściej używałam. Co prawda mało używałam takich wyjściowych zapachów w styczniu, ale jeżeli już, to zostałam, pomimo że jest zima, zostałam przy czymś świeżym, ale słodkim, czyli Boss Descent. Uwielbiam, świetny zapach. Uwielbiam go, on jest, ojejku, cudowny. Powąchajcie sobie, jak będziecie miały okazję. I coś, co używałam na co dzień, klasyk gatunku, który, to już jest moja chyba trzeci flakon Into You Calvina Kleina. Ja go używam po prostu na co dzień do pracy. To jest tak piękny zapach. Kiedyś nie wiedziałam, co ludzie w nim widzą, ale później się sama do niego przekonałam. I w tych ulubieńcach to by było na tyle. Mówię tak szybko, nie zagłębiam się bardzo, bo nie chcę, żeby ten film trwał 3 dni, bo to
Ja sama nie lubię takich filmów oglądać. Mam nadzieję, że streściłam się w miarę szybko. Dajcie znać, czy czymś Was zaskoczyłam. Jakich Wy macie ulubieńców? Jestem strasznie ciekawa, co mi polecacie. Ja się tymczasem z Wami żegnam. Życzę Wam cudownego wieczoru, jeżeli oglądacie to wieczorem. Jeżeli nie, to po prostu życzę Wam cudownego dnia i widzimy się już w następnym filmie. Buziaki, pa!